Dobra, kochani. Witam serdecznie w moim świecie. W świecie, gdzie jestem mistrzem. W świecie, gdzie jestem szanowanym. W świecie, w którym coś znaczę. W świecie, w którym nie przegrywam. Tak jest. Football Manager sezon 2025-2026. To jest sezon, w którym nie przegrywam. Nie pamiętam, kiedy miałem czerwony guziczek. Ostatnio przegrałem z Lechem Poznań w maju, a jest wrzesień. I to jeszcze przegrałem z tym Lechem, grając z rezerwami, bo miałem pewnego wicelidera. Więc ja tego meczu nie przegrałem, ten mecz mu oddałem. Ja oddałem ten mecz Lechowi ze względu na to, że tu grałem sobie... to była ostatnia kolejka w ogóle Ekstraklasy. I potem już sama zwycięstwa... Zwycięstwo za zwycięstwem. Liga Europy została, można powiedzieć, delikutaśnie rozjebana. Analiza Spart. Ostatnie spotkanie FC Utrecht. Abu Francis Skarnego na wyjeździe w Holandii. No to kurwa, no punkcik zdobyty. No kurwa macie, no to ludzie by się zabijali o to. I przed nami spotkanie z Wartą Poznań. Ja muszę spokojnie, wiecie widzowie, no spokojnie, dopiero zasiadamy się. Kurwa, kocham Football Managera. Ożeń się ze mną, kurwa. Wyjdź za mnie, Football Managerze. Aktualizacja celów dla zawodników i obietnic. Tutaj wiadomo, te wypożyczenia zawodników, widzicie, tutaj te obietnice są średnie, ale ja mam w pizdzie te obietnice. Szulczek może składać ofertę. Tak, Mylczor chce od nas definitywnie odejść. Dobra, jesteśmy stricte po meczu... właśnie, po jakim meczu my jesteśmy? Po Utrechcie? Nie, po Puszczy Niepołomice jesteśmy. Po Puszczy Niepołomice, gdzie było blisko, ale się udało. Wariacik JKB przesyła 10 zł. Siemanko, jakie masz dodatki w tym FM pobrane? Facepack, Stadium Pack, Logo Pack i delikatna zmiana grafiki stadionu. I oczywiście Fix Names. Czy standardowe rzeczy z FM Scouta. Na moim Discordzie jest osoba na głównym czacie wrzuciła w ogóle rozpiskę tego, co pobrałem. Tylko musisz sobie do góry trochę przewinąć. Wykrzyknik DC i tam spośród tego, jak się ludzie wyzywają, albo pytają, kiedy jest stream, albo wyzywają mnie, możesz znaleźć też informacje o tym, jak pobrać te dodatki. Tylko musisz sobie troszeczkę wysiłku, musisz do góry na czat, do góry wjechać. Tam gość rozpisał. Znajdziesz na pewno. Może ktoś podwiesi ten temat. Dobra. Partyzant Belgrad, 9 meczy. Okej. Okay. Remisy, bez porażki. Wow. Spotykają się drużyny, które w tym sezonie nie przegrały ani razu. Ciekawe spotkanie. A tu jeszcze, patrzcie. Aha. Przepraszam, to jest tylko 0. Niepokonany jest Partyzant Belgrad. Chciałbym zobaczyć, jak ta drużyna gra. O kurwa! Ale to nie są kurwa jakieś koty, przecież oni są do pierdolnięcia. Znaczy, może są ligę od nas wyżej. Ale nie, oni są do pierdolnięcia, chłopaku, kurwa, co ty pierdolisz, co ty w dupę jebany. Kalendarz. Pierwszy skład. Jak oni doszli w ogóle do tej drużyny? Z Kopenhagą w pizdę, ale 2-2 z nimi wygrali. Zobacz to. Znaczy zremisowali. Ale w tym wypadku wygrali praktycznie. Z norweskim Molde. Ty, oni może nie są aż tacy średni. Nie no, oni wyeliminowali Kopenhagę? Nie. Ale patrz, UEFA ścieżka mistrzowska, o co tu chodzi? Przegrali, zremisowali. To czemu są w fazie ligowej? Aha, oni w Champions League, przepraszam, dobra. Ej, dobra, to nie są tacy słabi. To nie są tacy słabi, oni mieli szansę na Champions League i zremisowali tutaj. To nie są tacy słabi. Nie mogę tego wyniku sprawdzić? Szkoda. Dobra, no to co? Średni to my jesteśmy, tamci chuja grają. Motywacyjnie. Nie no, pamiętajmy, musimy odwołać się od kary.
Nie odwołuję się, że nie będę robił scen, kurwa. Dobra, dobra, mamy szansę zbliżyć się do Rakowa? Taktyka, pierwszy kalendarz. Tak, z Lechem 2-2. Strzelanina była. Dobra, nieźle. Krakowie ma szansę zdobyć 3 punkty, no ale czy zdobędziemy? Raczej nie, no bo musimy grać z takim słabszym składem. Eliasz na lewe skrzydło, Beszuszko wraca do gry, Abouf Hansis i Maxim Avoudia są gotowi, brawo. Skład drużyny, zapraszam państwa. Śmiglewski zostaje, Koke Saito. On się sra ostatnio, że nie gra. Koke Saito może zagrać i puszczę go na drugą połowę, zejdzie pierwszą połowę zagrać. Śmiglewski zostaje, Abu Francis, Bochnak, muszę mieć Abu Francisa na Partizan Belgrad. Muszę mieć, po prostu. Burzorg zostaje, Kuba Knap, Karol, przepraszam, Knap zostaje, Sidi Sarr, nie, tutaj Karol Knap na defensywnego, a Sidi Sarr zamienia się z Yamazem. City Star ewentualnie na ławkę za Kakabadze. A Woodia ma TSP 75 minut, to nie będę ryzykował i wrzucam sobie Eduardo razem z panem Mbysochem i zmiana, a Woodia wejdzie później. No, w drugiej połowie może go zmienię. Villarreal o la 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 la. I tu musi Kakabadze zagrać. Villarreal. A Wodię ogrywać? A może go ogram? Beszuszko był po lekkiej kontuzji. Dobra, jak jest, to jeszcze nie, to takaj. Za Saito wejdzie Ruzga pierwszą połowę, więc zagra pierwszą. Knap, Imas jest git na rozegraniu. Knap. Jak coś o Sidi Sarr wejdzie. Burzorg. Tu by pasował. Koke Saito. Nagasawa. I Koke Saito wejdzie na drugą połowę jak coś. Chociaż ten Saito się pruł, że nie gra całych meczy. Ale tak bym zagrał. Ewentualnie... Dobra. Tak, Saito musi być na ekstra klasie. Na Partyzana muszę go mieć. Bokl zostaje. Kakabadze zostaje. Villarreala muszę mieć, bo... Nie wiem, chyba Laraja będzie mógł grać z Partyzantem. Więc w takim razie Villarreala mógłbym wrzucić. Tak, jest zawieszony tylko na Ekstraklasę. Czyli Villarreal zagraj. Villarreal zagra za Kakabadze. Z Nagasawą będą mieć ładną koneksję. Dziękuję Ukule Bebe, a Kino Ryuki, Pyciowski, Anwilek i Kowal za 13 miesiąc, 2 miesiąc, 16 miesiąc i za 2 prajmiki, a Ukululu Bembe 18 miesiąc. Raczej sobie poradzą. Tutaj ławka rezerwowych. Myszor do wylotki, Tkaczuk. Nie, Baryła, Avoudia, Penny, Laraja, Ogorzały. Ewentualnie Avoudia jest, jakby coś się działo. I Sidi Sarra sobie... Tak. Kurwa, ale to jest podstawowy skład. Nie mogą oni tak grać. Nie. Tak. I na drugą połowę wpuścić świeżaków tamtych. Chociaż Ruzga, Burzorg, a tu? Ty Ruzga lepiej z prawej strony. Tak zagrajmy, tak. Dobrze jest. Pozytywna taktyka. Jedziemy. Będziemy zmieniać. Imaz i Ruzga nie są. Będą zmieniani. Jedziemy.
Jak z Partyzantem by się zrobił remis, to super jest. Czatnia. Dobra, panowie, koncentracja. To będzie ciężki mecz, warta mocna, warta groźna. Śnieg już pada? Nie, no to jest niemożliwe. Dobra, oni defensywnie, ta warta defensywnie, ale warta dwa zwycięstwa z rzędu. Krakowia. Serii może nie ma, znaczy ma serię, bez porażki. Warta w środku tabeli. Jedziemy. Pomiń. Ważne wydarzenia. Zachy. No i zaczynamy. Pierwszy mecz dzisiaj na streamie. Burzork. Pokl. Pakl. Pakl. Ale spędzi. Bakl. Rzutka w pole karne. Śmiglewski. Dobrze. Bakl jakiej jest narodowości? Austriak, tak? Bakl. Nie widziałem traileru nowego WoWa. Dziękuję Redekider, przepraszam. Dziękuję. MBSoch, Burzork, Knap. Warta bardzo mocno, głęboko zamknięta. Nie pozwala Krakowi zrobić jakiejś dynamiczniejszej akcji. Ale z prawej strony Villarreal, wahadłowy. Turek, pięknie! Ajajaj, pięknie turecki środkowy rozgrywający zarzucił za kołnierz brachu. Mamy problem. Bokl, kontuzja. Niedobrze. Wchodzi Petersen. Już w 11 minucie nasz podstawowy boczny. Nie rozbiega. Burzork, ale dynamicznie. Boknak. Burzork, świetnie. Kartal Kajera, Bokl jeszcze z kontuzją. Może asystę zrobi. Po ziemi. Ale ładnie zamykamy, ładnie, panowie. No już z kontuzją, no dostał w drugiej minucie wślizg mocny i tyle, no, co mam ci powiedzieć. Przykro mi jest z tego powodu. Ale ładnie dalej bryluje i strzał Śmiglewskiego. Prawką Knap. Zachęćmy ich. Panowie! Bochnak. Petersen ładnie, no to już mocny skrzydłowy, mocny wahadłowy. Piękne zejście do środka, widać tą... Ej, co jest? Rózga z kontuzją. Kolejna pachwina? Co wyście kurwa robili wczoraj? Nagasawa, ładnie się sypie ta drużyna. Fajnie rozpoczynamy dzisiejszego streama. Co oni nożyce kurwa wczoraj robili sobie nawzajem, panowie, no. O, ale Turek zagrał. Ale tutaj został wypchany na bok. No niedobrze to wygląda. Znaczy niedobrze, no nie jest źle. O, pierwsza sytuacja warty Poznań. Pierwsza, zero strzałów, zero celnych. Kurwa, dobrze. Madejski się rozgrzał. Zero strzałów, zero celnych.
Uwaga. A, mamy dwie zmiany zrobione już. Okej. Będę pochlebnie się o was wypowiadają, więc lepiej przyciśnijcie jeszcze bardziej, panowie. Ja wiem, że jest ciężko. Śmiglewski chyba raczej będzie cały mecz grał. Turek świetnie. Kondycyjnie wszyscy okej. Okay. Kondycyjnie wszyscy okej. Okay. Niech grają. Ale jak coś, pierwszy do zmiany musi być Villarreal. On będzie mi potrzebny z Partizanem. Nie chciałbym go zniszczyć za bardzo. Dodatkowo jeszcze środkowy obrońca do zmiany miał być. MB Soch. I chyba... No, Rózga już został zmieniony. Tego co pamiętam. Śmiglewski, ładnie. Rozciągamy. Burgzorg, przepraszam. Ale Burzorg jakoś brzmi bardziej agresywniej. Kartal się nazywa? Kartal Kaira, Burzorg po ziemi, gol! Tak jest, dobrze. Druga połowa okazała się bardziej szczęśliwa, szczęśliwsza. Mamy pierwszą bramkę na dzisiejszym streamie. Pochwalmy całą drużynę. I obserwujmy kondycję graczy. Bo chciałbym oszczędzić Kartala i Maza. Niech wejdzie sobie na drugą połowę. Ale to jeszcze nie gra, niech jeszcze grają. Nagasawa. Chyba Nagasawę bym też... A nie, on musi grać, bo będzie zmiana. Jaj. Jedna przerwa na zmianę mi została. Okej. Czyli muszę poczekać. Dokładnie, będę musiał poczekać. Doktor Kidler. No jasne, pomyślimy, tylko jak się pan doktor Kidler ceni? Finansowo. MB Soch. Dobry środkowy obrońca zakupiony w okienku. Kartal Kaira tak samo wprowadzony. Nagasawa, piękne zejście. No nie, no Nagasawa to jest w ogóle festiwal nieskuteczności. To jest festiwal nieskuteczności. Myślę o tej potrójnej zmianie, widzowie. No to muszę tu zrobić, tak. Nagasawa gra cały mecz. Dobra, Imaz za Beszyszkowa. Villarreala muszę mieć pewnego na następny mecz, bo nie wiadomo, co z tym będzie Larają. Kakabadze. Tak, bo nie wiadomo, co się tam wydarzy. I wydaje mi się, że Burzorg robi robotę ostatnimi czasy. I tu bym dał Saito, niech pobiega. Nawet zmieniamy nawet na lepszych graczy, można powiedzieć. Ale chcę ich, wiecie, odciążyć. Żeby każdy jakby troszeczkę zagrał jeden tutaj, troszeczkę tutaj. Żeby oni się dzielili tymi obowiązkami, żebyśmy nie zajechali się. Pochwalmy całą drużynę. Chwila, sędzia tu jeszcze jest, gada z wozem. Ale ładnie, Saito zawsze jak wchodzi z ławki, to taki dynamiczny zawodnik jest, mamy to. Pomiń, ja mogę drużynę pochwalić. Nie powinienem tego robić, więc jeszcze z tego tempa nie schodzę. Dodam na razie tylko delikatną grę na czas. A zejście z tempa zrobię około w 73 minucie. Bo jak patrzyłem sobie, to jak schodzę z tempa, to często się traci bramkę. Dlatego nie chcę jej stracić tak szybko, a zobaczcie, oni dalej, nawet nie wiem, czy będę schodził z tego tempa, pierdolę, zostajemy na tym.
Dzisiaj szczęście po naszej stronie. Mationek, dzięki za 7 miesiąc. Tylko można obniżyć to tempo. Obserwujemy środkowego obrońcę, bo nie miał kondycji, ale radzi sobie dobrze. I jak patrzcie, on nie był przygotowany do meczu, a i tak zobaczcie, jak się trzyma świetnie w tym meczu. Pochwalmy cały skład za to, że utrzymują cały czas ten wynik. I oni to kumają. Pięknie, pięknie. Super początek dzisiejszego dnia. I czekamy na tą pierwszą porażkę. Oczywiście nie wyczekujemy jej, ale ona w końcu przyjdzie. Porażka, czyli taka najsolidniejsza lekcja z wszystkich lekcji, jakie możemy dostać. Bo czeka nas mecz z Partyzanem na wyjeździe w Lidze Europy. I oni są niepokonani w swoim sezonie. Tak samo jak my. Zaraz zobaczę na ich sparingi jeszcze. Ale jeśli chodzi o ten sezon 2-5-2-6, jakby można go ustalić, że on się kończy wraz z ostatnim meczem poprzedniej, znaczy on się rozpoczyna, jak się kończy ostatnia kolejka i zaczynają się sparingi na następny sezon przygotowawczy, bo przygotowanie na następny sezon, no to już jest jakby troszeczkę, to jest część następnego sezonu, tak? I zaraz to, za chwilę pokonała ich Kopenhaga, aha, tak, pokonała ich Kopenhaga w Europie, racja, w Lidze Mistrzów, dobra, czyli Cracovia jedynie walczy o to, że w Europie jest niepokonana. W Europie, w Polsce w ogóle jest niepokonana w tym sezonie. Brawo drużyna. I super. No, zobaczcie, jak Rudynia się cieszy. I Cracovia 24 punkty. 4 punkty za Rakowem Częstochowa. No ale mnie Ekstraklasa na razie aż tak bardzo nie interesuje. Te puchary. Od kiedy? 60 dni, nic się nie dzieje. Fizjoterapeuta. Następny. Świetnie, 1-2 dni, nic się nie dzieje. 10 dni, 10 meczy bez porażki. Ja wchodzę w trening, odpoczynek, fizjo tutaj zmniejsza im intensywność na czas tej regeneracji. Opuszczam konferencję. I teraz chcę zobaczyć trening. Ja już to widzę, kalendarz, ja już widzę, że to jest źle zrobione. To jest za duża intensywność, obrona wycofana, na skrzydłach nie. Jest odpoczynek. Nie możemy tak tego przeładować. Niestety nie możemy tak tego przeładować. Dobrze, teraz bardzo... Ojej. Widzicie, co się stało tam? Widzicie to? Pewnie widzieliście już wcześniej ten terminarz, ale ja już go widzę teraz lepiej. O Jezus Maria. Widzicie tą komórkę? O Jezus, już mi się nie chce grać. O Jezus. No dobra. To się fajnie zaczął stream, ale może być ciężko.